Dzięki tej umowie mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę dobrej jakości. Wielu z nich czekało na to od lat. Poprzez to osiedle chcemy przejąć wodę do swoich miejscowości. Na tą inwestycję mieszkańcy nie tylko Sząbrówka, ale aż 4 miejscowości czekają już od wielu lat. Wartość wspólnej inwestycji 3 samorządów to ponad 80 milionów złotych. Pieniądze przeznaczone będą na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Sząbrówku, budowę sieci wodociągowej w celu przyłączenia miejscowości Dywity, Łukwałd i Różnowo do olsztyńskiej sieci wodociągowej oraz na przebudowę sieci wodociągowej w Mykach i Zalpkach. Mieszkańcy Olsztyna czy gmin sąsiednich niewiele z tego zobaczą, wszystko znajdzie się pod ziemią, ale niektóre inwestycje będą widoczne. Odczują to Redykajny. A dzisiaj podpisaliśmy z kolei umowę właśnie na wspólną realizację gospodarki wodno-ściekowej dotyczącą gminy Olsztyn, gminy Dywity i gminy Giedrzwałd. Więc widzimy, że tych przykładów dobrej współpracy jest coraz więcej. Dobra woda prosto z kranu, dzięki współpracy samorządów to możliwe. Inwestycja ma zakończyć się z końcem roku 2020. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv